Powiat Gliwicki otrzymał wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez trwającą pandemię. Z obecnej transzy programu Powiat Gliwicki otrzyma 12,5 miliona złotych. 10 milionów to jest na przebudowę drogi Przyszowice-Chudów. To jest, proszę Państwa, dla naszego powiatu bardzo duży zastrzyk. I 2 miliony 600 na budowę, przebudowę potrzebnego ZOL-u w szpitalu w Pyskowicach. Symboliczne czeki na ręce starosty Gliwickiego przekazał poseł na Sejm Jarosław Gonciarz. Tak, te dwie inwestycje to są stricte jako występowało starostwo powiatowe, bo jeszcze jest dużo inwestycji, które poszczególne gminy w powiecie dostaną. To jest, kwota się wtedy robi ogromna. To jest 24 miliony na różne inwestycje. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję szczególnie moim pracownikom, którzy pisali te wnioski. Z tego co widziałem, to nasz powiat jest takim powiatem czołowym, jeżeli chodzi o te dotacje, czyli merytorycznie były bardzo dobre napisane. W sumie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do województwa śląskiego wpłynęło ponad 1,249 mln złotych.